Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam i pozdrawiam drogich słuchaczy Bożego Słowa, tych wszystkich, którzy oglądają program Na kartach Ewangelii. Bo jak już nieraz wspominałem, Chrystus do nas mówi poprzez swoją świętą Ewangelię. Chce i przemówić także dzisiaj do nas, 30. niedzielę w ciągu roku. Posłuchajmy zatem Ewangelii, którą Kościół przygotował na dzisiejszą niedzielę zwykłą. Z Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten, słysząc, że to Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na Niego, żeby umilkł. Lecz On jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie Go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: bądź dobrej myśli, wstań, woła Cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Jakże pięknie brzmią te słowa Jezusa na zakończenie dzisiejszej Ewangelii. Twoja wiara cię uzdrowiła. Siostry i bracia, trwamy w roku wiary. 11 października Ojciec Święty Benedykt XVI zainaugurował w całym Kościele rok wiary. Każdy ma wiarę. Wierzymy w Pana Boga, wierzymy w to, co naucza Kościół. Ale nieraz ta nasza wiara jest za mała, zbyt płytka, zbyt powierzchowna. I wtedy te słowa skierowane do Jezusa: Panie, przymnóż nam wiary, jakże są bardzo aktualne. Szukamy w tym roku świadków wiary. Dajemy jako przykład wielkich ludzi, wielkich świętych, którzy niewątpliwie byli świadkami wiary, szczególnie z tych współczesnych czasów. Przede wszystkim błogosławiony Jan Paweł II, ksiądz Jerzy Popiełuszko, matka Teresa z Kalkuty i wielu innych. Oni byli świadkami wiary. Oni mieli silną wiarę. Oni pomnażali tą swoją wiarę. A wiara może nawet góry przenosić. Ale kochani, już w dzisiejszej Ewangelii Chrystus niejako pochwala wiarę tego niewidomego. Wydarzenie sprzed ponad 2000 lat. Ale tamten człowiek, Bartymeusz, miał silną wiarę. Zauważmy, że gdy Jezus wchodził, to ten niewidomy żebrak Bartymeusz siedział przy drodze. I gdy słyszał, że Jezus nadchodzi, zaczął głośno wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Inni wręcz mu zabraniali: bądź cicho, nie przeszkadzaj. Czego krzyczysz, czego się drzesz? Ale on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Z wiarą wołał. I nie zważał na wszelkie przeciwności, na tych, którzy mu mówili: siedź cicho, nie przeszkadzaj mistrzowi. On nie przyszedł do ciebie, mistrz, żebyś mu tu głowę zawracał. Zamilcz. A on wołał, bo wielka była jego wiara, bo wierzył, że Jezus może mu pomóc. I oto za chwilę słyszymy, że Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I przywołali go, mówiąc: bądź dobrej myśli, wstań, on cię woła.
Ale kto przyszedł mu powiedzieć? Pewno jego przyjaciele, którzy chcieli też dobra dla tego Bartymeusza, żeby przejrzał. To oni go przyszli zawołać. Nie ci, którzy krzyczeli, cicho siedź. I oto Jezus zadaje mu pytanie, co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział niewidomy, rabuni, żebym przejrzał. Rabuni, mistrzu, abym przejrzał. Chrystus doskonale wiedział, czego ten niewidomy Bartymeusz potrzebuje. Zapragnął ujrzeć ten świat. Ale Jezus stawia pytanie, czego potrzebujesz? Co ci mam uczynić? I kochani, Chrystus dzisiaj też stawia nam pytania. Czego ode mnie oczekujesz? W czym ci mogę pomóc? I kochani, nie bójmy się wołać do Jezusa, jak ten dzisiejszy Bartymeusz. Synu Dawida, ulituj się nade mną, pomóż mi. Ale, siostro i bracie, wołaj z wiarą. Nawet taką małą, ale w tym roku wiarę, możesz tą małą wiarę pomnożyć. Chrystus mówi w innej Ewangelii, gdyby wasza wiara była choćby jak ziarnko gorczycy, bardzo malutkie, ale gdy zasieje się i rośnie, wyrasta na piękny krzaczek, że nawet ptaki powietrzne robią sobie gniazda w tym drzewie. Więc, kochani, my też, nawet jeżeli mamy małą wiarę, miejmy odwagę wołać, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się. Jezu, pomóż. I nie zważajmy na przeciwności, tak jak w tej dzisiejszej Ewangelii ten Bartymeusz nie zważał na to, że inni mówili, siedź cicho, nie krzycz. A właśnie mamy krzyczeć do Jezusa, mamy głośno wołać. Panie, ulituj się nade mną. A dzisiaj chcą nas zagłuszyć, wyznawców Chrystusa. Chcą zagłuszyć ten głos nasz, który woła, który mówi, który świadczy o Jezusie. Naśmiewają się z tych, którzy są wierni Chrystusowi, którzy nie boją się, idą i głoszą Chrystusa, którzy przyznają się do wiary katolickiej. Ale oczywiście trzeba uciszyć tych, którzy wyznają Chrystusa. Trzeba im zabrać media katolickie, trzeba im ograniczyć prasę katolicką. Nie wolno. Niech jak najmniej ludzi zna Chrystusa, niech jak najmniej woła do Niego. Ale my bądźmy silni wiarą i nie zważajmy na te przeciwności. I wołajmy z całego serca do Jezusa, bo w Nim nasza nadzieja, w Nim nasz ratunek, w Nim nasza ucieczka. Siostry i bracia, uczmy się od dzisiejszego bohatera żebraka Bartymeusza tej wiary silnej, która nie zważała na przeciwności. I ty w tym świętym roku wiary wołaj do Jezusa, przyznawaj się do Jezusa i nie zrażaj się, gdy będą cię nazywać moherowym beretem. Chrystus cię kocha i Chrystus ci kiedyś to wszystko w niebie wynagrodzi. Wierz i ufaj, abyśmy się kiedyś mogli w niebie razem spotkać. Amen. Radosnej, błogosławionej niedzieli. Szczęść wam Boże.